witajcie. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, w zasadzie takie zapytanie jednego z widzów, co prawda sprzed roku, ale jednak. Czy gravel to równorzędny rower dla roweru turystycznego i czy taki typowy mieszczuch może w pewnym sensie gravela zastąpić? Dzisiaj mija 8 dzień. Piękne otoczenie, wstaje mgła, ptaki śpiewają, 5:10, 8 dzień wycieczki na nim. I było to też tak, że nikt mi go nie wcisnął, sam go chciałem. Natomiast w ogóle nie brałem pod uwagę, że to będzie rower na wyprawę. Tak wyszło po prostu z jakości roweru, jest to Romet Vintage z dopiskiem Eco. Tutaj nie wiem skąd ta nazwa, jeszcze nie udało mi się dowiedzieć. Natomiast pod względem roweru wyprawowego, takiego touringa, zdecydowanie on nawet ma troszkę więcej plusów niż gravel, ale ma też dużo minusów, więc jak jeszcze zrobię z nim dwie takie wycieczki, może już nie 8-dniowe, ale na przykład 3-4-dniowe, to zrobię wam większe podsumowanie. Natomiast pod wieloma względami, jeżeli jedziecie z sakwami, nie jest to typowy bikepacking. Ten rower będzie fajnie się sprawował. Jest też dużo cichszy od gravela, zarówno na asfalcie, jak i w mieście. I samo to też, że nie rzuca się tak w oczy, mi daje pewien spokój na wycieczkach. Mimo że moim zdaniem jest bardzo ładny. Napęd bardzo prosty, 1:6 z kasetą niestety 12:24. No, ja sobie z nim radzę, ale myślę, że jeśli ktoś rok nie jeździł na rowerze i nie był wcześniej kolarzem, to może się zdziwić w pierwszych tygodniach, a później będzie ok. No i te najtańsze komponenty, które można wszędzie naprawić na plus, a dla tych, co chcieliby już skrytykować, że gravel to wyższość, to dla mnie każda dłuższa wycieczka gravelem, poza tymi oponami 650x47, to są przebite dętki. Dlatego też poszedłem w tubolito w gravelu, też w większych kołach. A tutaj zwykła tania opona, najtańsza dętka, żadnego problemu, nic nie przebiłem. Dystanse dzienne to były od 55 km, gdzie taki tylko transfer zrobiliśmy z punktu A do punktu B, żeby jeszcze zdążyć na koncert, do 138 km w ciągu jednego dnia. Natomiast jest to zgoła inny rower, inaczej się na nim jeździ, jest inna pozycja i w wielu aspektach gravel na dłuższe dystanse będzie na plus. Podsumowanie zrobię pewnie za jakiś miesiąc, dwa, może trzy, no bo nie mam za wiele czasu, żeby tak jeździć po kilka dni. Natomiast samo to, że rower w tej wersji mojej konkretnej to jest cena około 1700 zł, można kupić taniej. Natomiast ogólnie ten model w zależności od wyposażenia, na przykład do miasta z piastą trzybiegową, zaczyna się już od 1000 zł z błotnikami, z dzwonkiem, ze wszystkim co potrzebujecie do miasta. Natomiast ja wolałem wersję ze standardowym napędem, który się okazał całkiem niezły. Ja lubię jednorzędowe napędy. No tutaj naprawdę on daje radę. Dziękuję wam na dzisiaj. Zadawajcie pytania, jak będę robił taki grubszy materiał, no to wtedy chętnie odpowiem na te pytania w materiale. Ja jestem z tego roweru naprawdę zadowolony, kosztował tyle, co porządne buty na rower. Trzymajcie się i przyjemnej jazdy.